Zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego to efekt kontroli NIK w spółkach Skarbu Państwa i ich fundacjach. Wzięto m.in. pod lupę czternaście porozumień, które spółka zawarła w latach 2017-2021 z gminami Polkowice, Grębocice, Żukowice, Rudną i Gaworzyce. Porozumienia te regulowały sposób i formę prowadzenia procedur planistycznych związanych ze zmianą lub uchwaleniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prowadzonych przez te gminy w związku z realizacją przez KGHM zadań inwestycyjnych dotyczących działalności górniczej, to jest wydobywania ród miedzi. W zapisach tych porozumień KGHM zobowiązała się do przekazywania na rzecz gmin środków pieniężnych w powiązaniu z realizacją procedur zmian studiów i planów zagospodarowania przestrzennego. A gminy zobowiązały się do podjęcia działań w kierunku zgodnym z interesem KGHM. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli przyjmowanie darowizn w związku ze zmianami w dokumentach planistycznych nosiło cechy mechanizmu o charakterze korupcyjnym, mogło także dojść do konfliktu interesów. Umowy darowizny stanowiły zatem w swej istocie i praktyce niedozwolony zakup przez KGHM usług od gmin. W odniesieniu do raportu NIK w KGHM od wielu lat wspieramy inicjatywy społeczne, kulturalne czy też służące podniesieniu jakości życia w zagłębiu miedziowym. Tworzymy trwałe, sprawiedliwe i równorzędne relacje z otoczeniem, za które otrzymaliśmy wiele nagród i wyróżnień. Tak do raportu Najwyższej Izby Kontroli odniosła się miedziowa spółka w mediach społecznościowych.